witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Ostatnio miałem bardzo dużo zapytań, gdzie ja nabywam karmę, gdzie nabywam preparaty. No to dzisiaj się udałem, przy okazji też właśnie, bo karmy bierzemy i dla kolegi Darka, i dla mnie. Przyjechaliśmy do sklepu u kolegi Mariusza. Sklep mieści się w Białkowie. I kolega Mariusz, no poznaliśmy się rok temu. Akurat Jarek mnie zabrał, bo likwidowany był sklep w Żarach. No i u Mariusza spodobała mi się jedna karma, którą cały sezon młodych przeleciałem. Pierzenie młodych zrobiłem, wszystko praktycznie na tej karmie, plus tam do tego jakieś dodatki. Mariusz tutaj w okolicy, myślę, że sporo osób przyjeżdża, dlatego ja też mówię, no skoro się mnie pytaliście gdzie, tak jak ostatnio się pytali, gdzie robię badania, no to powiedziałem, napisałem, to dzisiaj odwiedziłem Mariusza. Powiedz mi, Mariusz, tutaj te karmy z MDMA, kiedy je wprowadzałeś? Karmy z MDMA sprowadzałem, jak zaczynałem sklep 5 lat temu. Mhm. I na tą chwilę cały czas się trzymam tej firmy, bo jedna z lepszych polskich firm, takie jest moje zdanie. Przede wszystkim czysta, nie ma żadnych jakichś tam... No i moim zdaniem też fajnie jest skomponowana dla każdego, bo mają bardzo dużo rodzajów karm. Mhm. Tutaj ja na przykład sobie chwalę bardzo ten Mix 4 lub Fazę 4. To jest karma, która weszła w tym sezonie od stycznia, bo oni je robili. W tym sezonie wprowadzili 4 fazy. No i taka dosyć fajne zainteresowanie jest tą karmą. No i dosyć moim zdaniem fajnie zrobiona. Mhm. Powiedz, Mariusz, bo u ciebie sklep działa stacjonarnie, ale również jeżeli ktoś chciałby na przykład byś wysłał, powiedzmy, jakieś tam większe zamówienie, poprosi cię, żeby na przykład, nie wiem, kilka nie tam będzie, preparatów. Nie będzie problemu. No, tutaj pokaż, znaczy chciałbym też, żebyś pokrótce powiedział, z jakich firm posiadasz preparaty, bo gama jest szeroka. Z firm takich jak Romfield, Bax, Derager, Ovigor, Tauben Medic, Patron, i Greenplay. To są takie. I też mam z Piomaru. Mhm. Tu, tak jak ja wspomniałem wcześniej, no ja akurat się zaopatruję u Mariusza. Raz, że wygodniej jest mi przyjechać. A no dwa, że zawsze mi Mariusz coś tam podpowie. Czasami nawet ziółka proste, jak trzeba było, szukałem, to na przykład taką dużą puchę. Możesz pokazać, Mariusz. 53 zł. Tak jest. A puszka, o kurczę, to jest chyba kilogram. Kilogram, co? Tak. No, te ziółka sobie bardzo chwalę. Ja na przykład czasami przyjeżdżam do Mariusza. Mariusz wie, że ja taki wybredny jestem. Przeglądam, co tam jest w składzie, co mi pasuje. Ale myślę, że tego, jak się mówi, każdy, kto przyjedzie, będzie mógł sobie popatrzeć. Te wideo kręcę właśnie po to, bo chcieliście, żebym pokazał, gdzie ja jeżdżę i mniej więcej co kupuję. Tutaj też w migawkach będzie widoczna faza 4, bo na ręku pokażemy później karmę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jaką karmę ja stosuję, jaką polecam. No, a że tutaj karma MDM to są 4 fazy w tym roku. Ogólnie na 3 fazach taki czołowy hodowca jak Jarosław Schnauzner, z nim rozmawiałem, leci właśnie na MDM-ie. I bardzo sobie chwali tą karmę. Dlatego ja na przykład jak wszedłem w tą fazę 4, mi się ta karma bardzo podoba. Pamiętam, przyjechałem do ciebie, Mariusz, to z Jarkiem tutaj, to chyba przy tej karmie z 13-14 razy podchodziłem, zanim ją wybrałem. I nie, ciekawy skład, ciekawy, naprawdę taka jakość jest też bardzo dobra zboża. Także. Pytanie jeszcze, Mariusz, jeżeli któryś z kolegów na przykład zadzwoni i będzie potrzebował jakieś preparaty typu na przykład, no nie wiem, elektrolity i tak dalej, żeby się trochę podpytać, to zawsze na telefonie chwilę powisisz. Tak, nie? Tak. Tak, mówię, bo po prostu, choć tak teraz jest ten grafik taki napięty, ale w sezonie lotowym już jest lżej. Spokojnie. No, Mariusz taki skromny chłopak, także nie będziemy go więcej męczyć. Dziękuję, że mogłem przyjechać i nakręcić z tobą wideo, Mariusz. Dobrze, nie ma problemu. Zapraszam. Tak, a w międzyczasie będziecie widzieć właśnie, czy widzieliście już
właśnie takie migawki, jak wygląda karma i na przykład ziółka, które ja sobie tam stosuję, nie? Także zapraszamy, dziękujemy. Wyświetli się numer telefonu, więc jeżeli ktoś będzie chciał, może śmiało porozmawiać z Mariuszem, nie? Tak jest. Także pozdrawiamy, do usłyszenia.